Proszę Państwa, wróćmy sobie w ramach relaksu do tej debaty między mężczyznami i kobietami na kanale Nie wiem, ale się dowiem. To jest długi materiał. Ja wiem, że ja go wydłużam jeszcze ponad wszelkie normy i już nawet ludzie przyzwyczajeni do tego, że ja oglądam tak przez długie godziny jakiś materiał, już są na mnie, którzy są do tego przyzwyczajeni, są zirytowani, że to za długo u mnie trwa. No ale jest jak jest, no nic nie poradzę. Ja jestem trochę jak Fidel Castro. Moje przemówienia są długie. Jesteśmy na tezę mamy za sobą pierwszą, drugą, trzecią, teraz jedziemy w teza czwarta. Jaka będzie teza czwarta? Kolejna teza brzmi. Kobiety są oceniane głównie przez wygląd. Osoby, które... Okej. Być może. No dobra. Jak ja to robiłem? Najpierw wygłaszałem swoją pierwszą opinię na ten temat. Nie, raczej bym nie przysiadł się tutaj na krzesło. Wszystko bardzo, bardzo zależy od sytuacji. Jeżeli zatrudniasz pracownika, no to zastanawiasz się, jaką on funkcję tam będzie pełnił i jakie cechy są najbardziej przydatne w twojej firmie. Może się okazać, że na przykład w twojej firmie wygląd pracownika ma ogromne znaczenie, no i wtedy po wyglądzie ocenisz, czy ten pracownik się do tego nadaje. Na przykład. I to wtedy równie dobrze przystojny facet może być lepszy na to stanowisko albo atrakcyjniejsza kobieta. Ale to zależy od tego, do czego, w jakim celu dokonujemy tej oceny, nie? Rozumiem, że to jest taka ogólna opinia, że kobiety się ocenia po wyglądzie, to bym się tej opinii absolutnie nie trzymał i nie zgodziłbym się. Nie powiedziałbym, że tak jest. Ale z drugiej strony, gdyby mnie ktoś zapytał, czy ludzie tak myślą, bo to jest pytanie, czy to jest do mnie pytanie, czy ja oceniam kobiety tylko i wyłącznie na podstawie wyglądu? Absolutnie nie. Ale czy społeczeństwo ocenia kobiety tylko i wyłącznie na podstawie wyglądu? To może bym... Bo to chyba... To jest szersza rzecz, że my wszyscy siebie oceniamy na podstawie wyglądu. Osoby, które są wyższe, które są przystojniejsze albo bardziej atrakcyjne, z reguły traktujemy lepiej. I to też jest chyba zapisane gdzieś w naszych takich instynktach. Bo osoba atrakcyjna, no to jest... A wszystko się na bazie instynktów buduje. Ale to zobaczymy, co oni opowiedzą. I wtedy będziemy się do tego odnosili powoli, nie? Mówicie, że to się nazywa efekt aureoli? No dobra. Które się zgadzają, proszę o zajęcie miejsc. Okej. To odważnie jest tutaj wystąpić. O kurde. I dwie dziewczyny, dwóch facetów? Nie spodziewałem się. Trzy dziewczyny. Okej. Ja bym chciała, żeby było inaczej. I wydaje mi się, że jest coraz bardziej inaczej, że to nam się udaje. Ale niestety cały czas jest takie oczekiwanie względem kobiety, że ma być właśnie atrakcyjna, że to jest jakaś wartość, którą ona wnosi. Czy to do... No nie tylko od kobiety, to od mężczyzny też się oczekuje. W sensie takim, czy się oczekuje, to chyba ludzie od siebie oczekują tego, żeby być atrakcyjnym, dlatego tyle czasu poświęcają nad tym, żeby pracować nad swoją fizycznością, nie? Czy to niedobrze? No ale to nas też skłania nas to do tego, żeby pracować nad sobą. To, że oczekiwania wobec naszego wyglądu jakieś są. A to dobrze jest wyglądać dobrze, bo to jest także objaw zdrowia w dużym... No ale posłuchajmy. W związku, czy to do relacji... I w ten sposób jest oceniana. Z kolei mężczyzna ze względu często na swoje na przykład finansowy potencjał. Więc i to jest złe. I gdybym miała pytanie o mężczyzn, którzy są oceniani ze względu na to, ile mają pieniędzy, też bym pewnie tutaj usiadła, chociaż bardzo bym chciała, żeby tak nie było. Znaczy to jest takie siedzenie tutaj jak na gorącym krześle, z którego chciałabym już bardzo zejść. Wydaje mi się, że ona próbuje być sprawiedliwa. Ja wiem, że wiele osób jej nie lubi. Ja też jakby nie zgadzam się z tą opinią, którą tutaj wygłasza, ale no, próbuję spojrzeć na sprawę z dwóch stron. Z perspektywy męskiej i z perspektywy damskiej. Że być może dla mężczyzny jest niekomfortowe, że się go ocenia na bazie tego, ile zarabia i jeżeli nie zarabia wystarczająco dużo, to jest oceniany krytycznie. No i z perspektywy dziewczyn też się patrzy na dziewczyny ze względu na wygląd i jeżeli dziewczyna tego wyglądu nie ma, to też się ocenia ją trochę gorzej. Nie wiem, czy to jest coś, co dałoby się zwalczyć i wydaje mi się, że to też jest niesprawiedliwe w stosunku do osób, które mocno nad sobą pracują. To znaczy ktoś pracuje nad tym, żeby zarabiać duże pieniądze i w związku z tym się mu to odbiera jako element oceny. No przecież pracowałem, tak? Jak się pracuje nad kimś, kto codziennie rano... Znaczy, jak się patrzy na kogoś, kto codziennie rano wstaje o 6, idzie na siłownię albo biega. Męczy się strasznie po to, żeby wyglądać lepiej. A Maja Staśko mówi, nie, tu ci się nie należy. Wyglądasz lepiej, bo poświęcasz na to pracę, ale chcielibyśmy, żeby społeczeństwo nie oceniało cię pozytywnie, dlatego że wykonujesz dodatkową pracę. Więc ta jej perspektywa, jest w tej perspektywie coś rozsądnego i coś sprawiedliwego, to zdejmuje niewątpliwie pewien ciężar z osób, które albo nie mają pieniędzy, albo nie mają atrakcyjności, ale to też odbiera zalety tym, którzy mogą pracować bardzo, bardzo ciężko nad tym, żeby uzyskać pieniądze albo urodę.
Więc trudny temat, proszę Państwa. W ogóle ta teza, że są głównie oceniane przez wygląd. Jak wchodzimy do pokoju i patrzymy na człowieka, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, ktokolwiek, przez pierwsze sekundy oceniamy go przez wygląd. Jest to naturalne. Jednocześnie uważam, że nie bez powodu mówi się płeć piękna. W ogóle... To trzeba by trochę inaczej formułować te pytania. Albo w zasadzie może się nie da, ale gdybyśmy tak się nad tym zastanowili. Dla kogo dobre jest to, by oceniano nas na podstawie naszej atrakcyjności? Dla osób, które są atrakcyjne. Dokładnie ten sam temat zachodzi w kwestiach finansowych. Komu nie przeszkadza to, że jesteśmy oceniani na podstawie naszych zasobów finansowych? Tym, którzy mają zasoby finansowe. I vice versa. Jeżeli ktoś ma braki w urodzie i nie ma czasu albo ochoty, by nad tym popracować, to jemu przeszkadza to, że na podstawie urody jesteśmy oceniani. A jeżeli ktoś ma braki finansowe, to jemu przeszkadza to, że jesteśmy oceniani na podstawie finansów. To wszystko zależy, jakby ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, zdecydowanie. Jeżeli jesteś atrakcyjny, to uwielbiasz to, że społeczeństwo ocenia cię pozytywnie na podstawie tej atrakcyjności. Jeżeli jesteś bogaty, to absolutnie uwielbiasz to, że ludzie patrzą na ciebie z podziwem, dlatego że masz pieniądze. Więc powiedziałbym, że tu zdecydowanie, to jest kwestia tylko i wyłącznie perspektywy. Jakbyśmy żyli w społeczeństwie, w którym otyli uznawani są za atrakcyjnych, to bym dużo więcej pizzy jadł niż jem, na przykład. Widzę, że to się zmienia i mam nadzieję, że to się zmienia, ale świadczy to o tym, że kobiety mają wyglądać. Uważam, że nie powinno tak być. A wiesz, że jak wychodzę z domu w makijażu, to ludzie mnie traktują poważnie, a jak bez, to potrafią zignorować, że do nich mówię. Słuchaj, ja jestem przyzwyczajony, że ludzie mnie ignorują. Ja nie mogę się obronić makijażem tutaj w tej sytuacji. Ja byłem zawsze taki cichy, wycofany, nadal jestem. To jest inna sytuacja, jeżeli ludzie mnie rozpoznają, to trochę do innej interakcji dochodzi, ale jak ludzie mnie nie poznają, to z reguły nie zauważają mnie. Taki mam typ urody, osobowości, zachowania. Więc ja jestem przyzwyczajony do tego, że podchodzę do baru i mówię, poproszę piwo, a barman nawet mnie nie słyszy. To jestem ja, to jestem cały ja. I zawsze tak było. Więc jak szedł kolega po piwo, to ja zawsze mówiłem, weź też dla mnie, bo mnie barman nawet nie zauważa. I takich ludzi, którzy są niewidzialni, jest sporo. No i my nie możemy się podratować makijażem. Ludzie czy chłopy cię ignorują? Generalnie ja jestem, raczej należałem do tej grupy mężczyzn, którzy są niewidzialni. Taka cecha, nie? Nie robię sobie z tego wiele. Jak byłem młodszy, pewnie mi to przeszkadzało, ale jakoś się oswoiłem z tym. Takie cechy osobowości. Nie lubię się za bardzo wyrywać do przodu, nie lubię, jak ludzie zwracają na mnie uwagę. Raczej odczuwam pewien komfort, jeżeli ludzie nie zwracają na mnie uwagi. Natomiast jak kupujesz piwo, to jest problem. Albo jest jakieś głośne miejsce, idziesz po drinka dla dziewczyny i nikt cię nie słucha. Nikt cię nie słyszy. Wracamy znowu do czegoś, co poruszaliśmy we wcześniejszej tezie, czyli do atawizmów. Generalnie mężczyzna jest skonstruowany w taki sposób, u kobiet to być może wygląda inaczej, że bardzo mocno reagujemy na wygląd kobiet, tak? Na figurę, na rysy twarzy i jest to tak głęboko zaszyte, że możemy się oszukiwać tutaj, że jest inaczej, że patrzymy przez inny pryzmat, ale jednak w pierwszym momencie myślę, że to będzie dominowało. Czy tak powinno być? To jest kwestia dyskusyjna. Może kobiety czułyby się lepiej, gdyby tak nie było? Ja wiem, że trochę się nabijacie z tego, że on nadużywa wyrazu atawizmy, ale jest w tym dużo racji. Bardzo dużo takich pierwotnych doświadczeń wpływa na to, w jaki sposób na siebie patrzymy. Że rozwinęliśmy się cywilizacyjnie, ale prawda jest taka, że nasza cywilizacja ma względnie niewiele lat, zważywszy na to, jak długo ludzkość na Ziemi funkcjonuje jako już taka grupa, gdzie społeczeństwo ma znaczenie. Ten nasz rozwój kulturowy to jest super nowa i krótka rzecz, zważywszy na całą historię ludzkości. Więc te atawizmy, o których on często przypomina, mają znaczenie. No nie da się zmienić naszych instynktów na przestrzeni tam 20 lat współczesnego rozwoju kulturowego. Więc to też jest znaczące pytanie, czy ta teza oznacza, w jaki sposób mężczyźni reagują na kobiety, czy w ogóle w jaki sposób społeczeństwo reaguje na kobiety. Opioida przeczytałem twój komentarz od początku do końca. No tak, czasami jeżeli nie zwracamy uwagi, to ludzie nas nie zwracają uwagi, a makijaż na pewno pomaga w zwracaniu uwagi. Ale ewolucyjnie tak to działa i niestety wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie tego zmienić, a przynajmniej nie na tym etapie rozwoju człowieka, na jakim jesteśmy obecnie. Mi się wydaje, że to się tyczy nie tylko kobiet, ale kobiet przede wszystkim. Jest taka myśl w społeczeństwie, że ludziom ładnym jest łatwiej i wydaje mi się, że pod pewnymi względami jest tak zdecydowanie, szczególnie jeżeli mówimy o jakichś funkcjach reprezentatywnych, tak? Czyli w każdym miejscu
człowiek atrakcyjny będzie się cieszył większym zainteresowaniem, przynajmniej na początku. Jak już się czasami pozna człowieka, to być może ta atrakcyjność ulega zaćmieniu, bo na przykład wychodzi z tego absolutna głupota. To się może zdarzyć. Natomiast w każdym miejscu, nieważne gdzie jesteś, jeżeli jesteś bardziej atrakcyjny, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, przy czym jak jesteś kobietą, to ta atrakcyjność jest częściej zauważana. No to dużo by można gadać. Zawsze, zawsze. Jak mam do wyboru dwa sklepy, w których są te same towary, to nawet jeżeli się nad tym nie zastanawiam, to zawsze pójdę do tego sklepu, w którym ekspedientki są bardziej atrakcyjne. I wiem, że to brzmi jak straszny seksizm i nie powinienem tego wypowiadać, ale mówię, no to nie jest, nie często jest to świadomy wybór. W każdym możliwym miejscu uroda ma znaczenie. Jeżeli my musimy jakoś konkretnie wyglądać, prezentować się, to zdecydowanie, jeżeli postawimy przed sobą, powiedzmy, osobę, która jest kanonicznie uznawana za ładną, to będzie miała większe szanse w jakiejś relacji czy w jakimś zawodzie niż ta osoba, która być może nie... No, przestańcie robić ze mnie świniaka. To jest... Wiadomo, że się idzie tam, gdzie jest taniej, ale mówimy, że w takim samym sklepie. Identyczny sklep, tylko jak na przykład stoisz w kolejce do kasy i są trzy ekspedientki, jedna super atrakcyjna, a dwie odrobinę mniej, nawet nadal atrakcyjne, no to nie myślisz sobie z tyłu, kurde, żeby się tylko zwolniło to miejsce tam przy tej najbardziej atrakcyjnej. I to nie jest tak, że od razu zamierzasz te swoje przemyślenia przenieść na jakieś czyny. Nie, po prostu. To tak jak obcowanie z czymś, co jest atrakcyjne. Że gdybyś... Dobra, nie, to nie chcę... Ale chodzi mi o to, że to się sprowadza do takich bardzo, bardzo także prostych rzeczy. Jakbyście stali w kolejce do trzech samochodów i tu jest porównał Maciaszek kobiety z samochodami, ale tu mówię raczej o atrakcyjności. Jeżeli są trzy samochody i są one wyznaczane ludziom, że ty się przejedziesz tym, ty tamtym, a ty tamtym i ten najlepszy, najładniejszy samochód, no wiadomo, że każdy chciałby tym samochodem się przejechać. Nadal to jest to niesmaczne porównanie, że tu chodzi o to, żeby oderwać trochę słowo atrakcyjność od kobiet, bo atrakcyjność działa w przypadku kobiet, w przypadku mężczyzn, w przypadku samochodów i w przypadku całej masy innych rzeczy, w przypadku domów i tak dalej, i tak dalej. To, co jest atrakcyjne, raczej spotyka się z naszym większym zainteresowaniem. I tu nie chodzi o to, że kobiety wartościujemy na tej podstawie, tylko atrakcyjność wartościujemy. Wpisuje się w ten kanon piękność. Ale też społecznie myślę, że to jest ważne, ponieważ na tym żerują wielkie biznesy. Branża beauty cała jest ustawiona na to, żeby właśnie sprowadzać kobiety do tego wyglądu i sprawiać, żeby czuły się bezwartościowe, jeśli nie spełniają jakichś norm, które są, ciągle się zmieniają zresztą właśnie po to, żeby nie dało się ich doścignąć. I tutaj widzę największy problem, to, że jako ludzie reagujemy na czyjś wygląd, tak jak powiedziałaś, to jest normalne i to dotyczy absolutnie każdej osoby, ale to, że jest cały wielki biznes, który żeruje na tym i który sprawia, że osoby wpadają w kompleksy, zaburzenia odżywiania, zaburzony wizerunek swojego ciała. Zaraz, to nie tylko biznes operuje na tym, to ludzie operują na tej zasadzie, to influencerzy oferują jakiś swój wizerunek i ten wizerunek wpływa negatywnie na samopoczucie innych osób. Cały Instagram jest zbudowany. Wiadomo, że Instagram to jest część Mety i że za tym stoją ludzie i ci ludzie zarabiają na tym pieniądze, ale my sami się pakujemy w tego typu rzeczy. Względem siebie jesteśmy tacy... Jakby wiadomo, że ten biznes opiera się na tych ludzkich potrzebach, ale ludzie... No to może to jest sensowne sformułowanie, to co mówi Staśka. Bo ona to nazywa biznesem, ale my sami nawzajem sobie tworzymy takie piekiełko trochę. To jest olbrzymi problem, bo tego jeżeli, mogłoby nie być. Właśnie za moment jeszcze o tym porozmawiamy. Bo miałbym pytanie do tego, bo jeżeli kobiety zdają sobie sprawę z tego, że koncerny na tym żerują i wykorzystują kobiety, to dlaczego kobiety nie zrezygnują z finansowania tych koncernów? Czyli nie zrezygnują? To rozpoczyna zupełnie nowy wątek, więc tutaj chciałbym was powstrzymać na moment. Kacper? I ja bym chciał powiedzieć, że ja się zgadzam z Mają, co powiedziała na samym początku. Znaczy jest tak, Niespodzianka. Zawsze się zgadzam z dziewczynami. Nie, no żartuję, pewnie się nie zgadza, tak akurat się tak przytrafia. No. Ja się trochę się śmieszkuję z niego i z tego jego totemu na szyi. To może niesmaczne z mojej strony, ale to nie ma w tym niczego złośliwego. No dobra, może jest to złośliwe. Ech, no taki jestem już, no co zrobię. Zgadzam i oczywiście będę walczył przeciwko temu, ale ja chciałbym ugryźć to z innej strony pod tytułem takiej, że często osobom, które nie są ładne według jakby standardów, się nie daje szansy, bo po prostu nie spełniają pewnych norm, pewnych warunków i nie dasz szansy na przykład bardzo, nie mówię o sobie oczywiście, ale tak statystycznie, tutaj kolega z tyłu teraz będzie się śmiał, chodzi o to, że bardzo dużo pewnie jest taka grupa mężczyzn, która nawet kobiecie, która jest inteligentna, ma podobne zainteresowania, nie da szans ze względu na to, że atrakcyjnie jej nie pociąga. I to nie jest
Zarówno to jest normalne, że jakby uruchamia nam się to w mózgu, jakby to, że potrzebne jest, żeby stworzyć relację romantyczną, że jakaś osoba musi nam się podobać, ale no niestety sytuację mamy taką, że bardzo często nie dajemy ludziom szansy przez to, jak po prostu wyglądają. Jest w tym coś takiego, ale on wspomniał tutaj trochę o relacji romantycznej, gdzie chyba bardzo często powinniśmy być jednak kompatybilni, jeżeli chodzi o postrzeganie urody partnera, nie? W sensie takim, że musimy się sobie podobać fizycznie. Przyjmijmy taką sytuację, że mamy do czynienia z dwoma dziewczynami, bo mówimy tutaj o dziewczynach. Jedna jest blondynka, druga jest ruda. Obie są super atrakcyjne. No i jest facet, który woli rude dziewczyny. No i ta blondynka jest zawsze na przegranej pozycji w tej sytuacji. Ostatecznie no to... Czy można to krytykować? No niekoniecznie, nie? No to jest... Jestem bardziej otwarty na zaloty tej rudej dziewczyny, no bo takie mam osobiście potrzeby. No i tyle, nie? To nie jest coś, co należałoby krytykować. Jeżeli chodzi o urodę w innym zakresie, na przykład jeden woli dziewczyny, które są cięższe, mają bardziej takie okrągłe figury, a drugi lubi dziewczyny szczupłe albo takie wysportowane, no to też jest coś, co jest absolutnie do przyjęcia. Tyle tylko, że no... Jest też coś takiego, jak tak, jakby w ramach pewnych norm społecznych są jakieś takie wartości, które w urodzie są powszechnie uznawane za pozytywne. I jeżeli ktoś się nie mieści w ramach tych wartości pozytywnie postrzeganych, no to może mieć takie poczucie wykluczenia trochę. Ale ostatecznie wszystko się to sprowadza do osobistych preferencji. Zapraszam teraz osoby, które nie zgadzają się z przytoczoną tezą. Ciekawe, co oni powiedzą tutaj. Tym razem zacząć? Amelia, proszę bardzo. Dobra, to ja myślę, że na początku, przy takim pierwszym spotkaniu, to i mężczyźni, i kobiety są oceniani głównie przez wygląd. Nie tylko kobiety. Okej. Okay. Ale to jest kwestia interpretacyjna. Ona się zgadza z tą tezą. Natomiast tutaj zwraca uwagę na to, że atrakcyjność dotyczy wszystkich. Bo już myślałem, że się pośmieję, że atrakcyjna dziewczyna, niewątpliwie, z ładną figurą, przychodzi i mówi, nie, uroda wcale się nie liczy. Ale nie, ona powiedziała, że się liczy i także w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. No, także... Tak, ale kobiety bardziej się w takim na pierwszy, że tak powiem, rzut oka. Jakby, oczywiście, że kobiety i mężczyźni są oceniani na pierwszy rzut oka na poziomie wyglądu, ale w drugim pytaniu kobieta jest bardziej właśnie częściej pytana właśnie o wygląd, tak jak wspomniałaś o płci pięknej, a w drugim pytaniu mężczyzna zazwyczaj jest pytany, ile ma zer na koncie. Tak nie jest. To, oczywiście, że jesteśmy super ciekawi, ile mężczyzna potencjalnie ma zer na koncie, ale o to się nie pyta, tak bezpośrednio. I nie na pierwszej randce. Chociaż trzeba przyznać, że mężczyźni, którzy mają się czym pochwalić w kwestiach finansowych, no to raczej nie skąpią tej informacji. I dosyć szybko będą się ogłaszali w tych kwestiach. W wyglądzie to można zauważyć, tak? Że to widać na pierwszy rzut oka? Okej. Panowie? Znaczy nie ile ma zer na koncie, tylko ile ma wzrostu. To jest chyba najczęstsze tutaj zainteresowanie. Wygląd właściwie. Tylko to pytanie zawiera w sobie taką sugestię, wyłączmy konkurencję. Nie będziemy oceniać i ocenianie jest w ogóle bardzo złe, niedobre, więc wyłączmy to ocenianie, niech gra życia będzie łatwiejsza, a nie my lepsi w tej grze. On cały czas łapie się na tym, że on prowadzi jakąś rozmowę wewnętrzną ze sobą, a nie porusza tematu. Że on ma jakieś przemyślenia w różnych zakresach i zamiast słuchać pytania i odnosić się do tego pytania, to korzysta z przemyśleń, które już wcześniej ma w głowie ułożone, nawet jeżeli te przemyślenia nie są związane z tematem. Że ma tam jakiś tam zakres informacji, które ma jasno przetrawione w głowie i wykorzystuje te informacje zamiast odnosić się bezpośrednio do tematu. Czy kobiety będą oceniane przez wygląd? Jeżeli chodzi o partnerkę, tak. Czyli do rzeczy jednak. Wygląd i możemy sobie opowiadać, że to jest takie niedobre, płytkie i tak dalej, ale po prostu tak będzie. Tutaj nie ma mowy w ogóle o sądzie wartościującym, tylko po prostu stwierdzenie prostego faktu. Można próbować go w jakiś tam sposób czarować, mogą kobiety razem kolektywnie postanowić, że przestają się starać, będą brzydły, będą uznawały, że... Będą brzydły. Kolektywnie. Proszę Państwa, to też możemy taką podjąć decyzję. Od dzisiaj brzydniemy. To jest kwestia konkurencji, nie? To jak się dziewczyny kolektywnie zgodzą, że będą brzydły, to zawsze się znajdzie kilka, które uznają, a to jest okazja dla nas, żeby wypięknieć. Brzydnięcie to jest normalna, naturalna cecha wynikająca z wieku. Figura ludzika Michelena jest piękna i w tej sytuacji mężczyźni niech biorą co jest, no ale to nie zadziała.
Jeżeli będzie chodziło... Jak to nie zadziała? Zadziała. Przed chwilą facet opowiadał, że dla mężczyzny nie ma znaczenia, z jakiego pieca je pizzę. Ostatecznie każdą pizzą się zadowoli. Więc coś by się tam pozmieniało w kwestii tego, jak postrzegamy urodę, gdyby kobiety postanowiły kolektywnie zbrzydnąć, ale ostatecznie wśród tych zbrzydniętych wszystkich kobiet i tak jedna byłaby bardziej atrakcyjna od innej. O inne aspekty życia, no to będziemy oceniani na podstawie tego, co jest tam nam potrzebne do tych innych aspektów życia. Konkurencji z natury życia nie da się wyłączyć. Trochę na temat, trochę nie na temat. To, co powiedział facet, ma jakiś sens? Chyba do tego się to sprowadza, że no właśnie do tego, że zawsze, niezależnie od tego, jakie standardy sobie ustalimy, to zawsze ktoś w ramach tych standardów będzie atrakcyjny. I to jest ta konkurencja, o której on mówi. Więc może ma to więcej sensu, tylko strasznie jest to schowane pod jakimiś takimi aluzjami i wyłączone poza tę dyskusję odrobinę. Ale ma trochę racji facet w tym, co mówi. Tylko tak bardzo, bardzo dookoła tematu chodzi. Jeżeli chodzi o mnie, to ja to widzę tak, że kobieta nie jest oceniana głównie przez wygląd, a przez swoją funkcję, można powiedzieć, społeczną. I też uważam, że to zostało uwarunkowane biologicznie, to znaczy w sytuacji, gdyby z wojny wrócił jeden mężczyzna i było w wiosce 20 kobiet, to nadal jakby to społeczeństwo może przetrwać. Jakby w drugą stronę, kiedy mamy coś takiego, no to jedna kobieta i 20 mężczyzn to raczej nie ma za bardzo sensu, więc jakby w ramach po prostu ewolucyjnego przetrwania wykształciliśmy takie elementy, że jednak rolą kobiety jest po prostu płodność, dawanie dzieci. Jakby i dlatego to powoduje, bo jakby wygląd jest do tego... Ja lubię jego przemyślenia, one są sensowne i tematy porusza z odpowiedniej strony, ale to się dziewczynom nie musi spodobać. Nie, wszystko co powiedział jest logiczne. Oczywiście można się czepiać co do tego, nie? I Maji Staśko to się nie spodoba, bo społeczeństwo się jednak zmienia. Nie chodzimy na wojnę tak często. Ale to, co jest ważne, ja też o tym wspomniałem wcześniej, że nie zmienimy pewnych uwarunkowań, które zostały budowane przez tysiące lat funkcjonowania społeczeństw na bazie 20 ostatnich lat tego, w jaki sposób ludzkość funkcjonuje. Więc ja powiedziałbym, że to, co on mówi, ma sens, tylko czy ma to zastosowanie we współczesnym społeczeństwie? No od tego jest ta dyskusja, nie? Żeby się zastanowić, czy te atawizmy nadal są wiążące dla społeczeństwa, czy już jednak nie powinny być. To, że jest logiczne, nie musi znaczyć, że jest prawdziwe. No pewnie zaraz dziewczyny to protestują. Tego podpięty, ponieważ atrakcyjna twarz. Mamy dane, które wskazują, że uśredniona twarz. To znaki zdrowia. Tak, że to jest po prostu nic innego jako znaka zdrowej płodności, z uwagi, że naturalnym jakby takim biologicznym aspektem, czyli dlatego mężczyzn ciągnie właśnie do wyglądu, bo to jest sygnał, który mówi, hej, dam ci zdrowe potomstwo i to też przez to jest robione. I to działa też w drugą stronę. Tak, ale to nie chodzi o... To nie chodzi... Naprawdę złości was to, co ten facet mówi? Jakby możemy sobie popatrzeć na to, jak dzisiaj społeczeństwo wygląda i być może tego typu zasady nie powinny obowiązywać we współczesnym społeczeństwie, ale... Zawsze funkcjonowały. I to jest właśnie to pytanie. Jak szybko potrafimy się zmienić? Jak szybko potrafimy zrezygnować z tych instynktów? Wydaje mi się, że to jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Jeżeli nasze społeczeństwo w takim stanie i z takim statusem i z takim podziałem ról przetrwałoby przez 200, 300, 1000 lat, to pewnie te instynkty by uległy zatarciu. Wiadomo, że to nasze życie jest dużo lepsze niż życie naszych dziadków i pradziadków. I inne standardy powinny obowiązywać, ale to nie tak łatwo jakby przeskoczyć te wszystkie atawizmy, czy te instynktowne potrzeby. Gdzie wygląd? Do tego jest podpięta jakby cała masa innych rzeczy. To też wiąże się z wieloma innymi rzeczami, nie tylko na przykład z twarzą, ale na przykład, żeby mieć ładniejsze włosy. Biust, talia. Tak, rzeczy, nawet, które... Fun fact, nawet mężczyźni ślepi od urodzenia preferują kobiety, które mają talię w stosunku do bioder 0,7. Tylko są też pewne skrajności, to znaczy dążenia do nieistniejącego idea. Maja Staśko się śmieje oczywiście. Maja Staśko mówi, kurde, nawet ślepy i tak ham. Nie, no zobaczymy. Ta ciekawostka, że co? Że to nie pasuje wam? No ślepy to może przecież dotknąć dziewczyny i ocenić jej kształty. No come on. Dajcie ślepemu się nacieszyć. To w ogóle jest straszne. Po pierwsze nie ślepy, tylko niewidomy. Nie, kobieta nie musi być idealna, żeby być atrakcyjna, a to często się kobiecie wmawia. Oczywiście. I dokładnie, bo to często uzależnia się właśnie wartość kobiety od tego, czy będzie miała duży biust, zgrabną talię, czy będzie miała ładną twarz i tak dalej, mimo że jej wartość często jest ponad to. Ale kto to kobietom wmawia? No,
Nie tylko. I zwracamy, że to jest anonimowe wmawianie. To nie jest anonimowe. Prawda jest taka, że kobiety same z siebie mają większą obsesję na punkcie swojego wyglądu. Ale to. No właśnie, czy kobiety sobie same nie czynią tej krzywdy takiej? Jak to, ja się będę... No oczywiście wszystko trzeba by bardzo rozebrać na czynniki pierwsze i to jest dużo bardziej skomplikowane niż na pierwszy rzut oka, ja to próbuję przedstawić. Ale facet, ja się zgadzam z tym, co facet powiedział. Ostatecznie nieważne z jakiego pieca ta pizza. Potrzeby mężczyzn powiedziałbym, że są znacznie niższe niż mogłoby się wydawać, natomiast konkurencja wśród kobiet jest na bardzo wysokim poziomie. Kobiety ze sobą przede wszystkim chcą, to o czym mówił ten nasz miły pan redpilowiec, że konkurencja jest ogromna. To jest to, kobiety do czego nas same się sobie wmawiają, znaczy, że musi tego się nas uczy od dziecka. Wchodzimy tutaj na pewien obszar, który mi się wydaje, że to nie jest tematem, bo to chodzi o przez co są głównie kobiety oceniane. Ja myślę, że my się tu raczej na tym polu po prostu zgadzamy, a to na kogo pokazać palcem to jest co innego. Nie? Jeszcze adnotacja, jakby jeden mężczyzna wrócił z wojny i zapłodniłby 20 kobiet, to społeczeństwo by nie przetrwało. No w sumie tak. Raczej. Nie no, zaraz, halo. Znaczy społeczeństwo tej wioski... Pewnie, żeby przetrwało, bo zakładam, że jest kilka takich wiosek, a nie tylko jedna. Że jeden facet został 20 kobiet, no to wiadomo, żeby nie przetrwało społeczeństwo. Natomiast należy zakładać, że w różnych miejscach takie sytuacje mogą mieć. Zresztą, no już były takie sytuacje, że mężczyźni po pierwszej wojnie światowej, że tych mężczyzn był wyraźny ubytek. Kuzyni z kuzynami, proszę, żeby chodzili, tacy pokrzywieni. Dziękuję wam bardzo. Tutaj fundamentalnie jesteśmy zgodni. Tak, ale była zgoda jakaś w tym zakresie. Dbanie o dzieci i dom jest równie wymagające, co praca etatowa. Okej. To ja się mogę wypowiedzieć trochę w tej sprawie, bo mam dzieci. To zależy od tego, jakie są dzieci i w jakim wieku są. Powiedziałbym tak, że ja wykonywałem, zanim się zaczął YouTube, to wykonywałem różne prace. I jeżeli chodzi o zajmowanie się dzieckiem tak w pierwszym roku życia, to jest strasznie wymagające zajęcie. I ja wolę najgorszą pracę, jaką wykonywałem w życiu, to wolę tę najgorszą pracę niż zajmowanie się przez pierwszy rok noworodkiem. Ale potem po pierwszym roku życia, 2, 3, 4 latka, to jest całkiem spoko. 4, 5, 6, 7, też już dziecko się trochę sobą zaczyna zajmować. Właściwie po czwartym roku dziecko chyba trafia do przedszkola. Nasze dzieci nie chodziły do żłobka, ale chodziły do przedszkola i jak już dziecko jest w przedszkolu, to tylko zawieźć, przywieźć, nawet powiedziałbym w przedszkolu jest super wygodnie, bo się odbiera dziecko o 16, zawozi o 8 cały dzień dla ciebie. Ale potem jak dziecko idzie do szkoły, to dochodzi do dodatkowych kilka zajęć, bo szkoła jest z reguły krótsza, trzeba odrabiać z dzieckiem od czasu do czasu lekcje, pomagać w nauce, kontrolować to wszystko, więc między 7 a 16 rokiem życia zaczyna dochodzić kilka nowych zajęć. No i potem po 16, no to już chyba nie musisz się za bardzo o to martwić. Więc to zależy. Powiedziałbym, że opieka nad noworodkiem to jest ciężka praca i nie wykonywałem żadnej, która byłaby cięższa. A pracowałem na hałdzie odpadów chemicznych, więc wykonywałem trochę ciężkiej fizycznej pracy w życiu. I gdyby mi ktoś kazał wybrać, to od razu bym poszedł na tę hałdę. Może to jest moja osobista preferencja, nie? Bo to chyba też zależy od człowieka, że jeden człowiek nie ma z tym problemu, a drugi człowiek, dla niego byłoby to ciężkie zajęcie. Po pierwszym roku życia już jest łatwiej. To też oczywiście zależy od dziecka, ale z każdym kolejnym rokiem jest łatwiej. No więc zobaczymy, co powiedzą. Ja nie wiem, czy te dziewczyny mają dzieci tutaj. One chyba nie mają dzieci. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to tylko jeden z nich ma dwie córki, więc powiedziałbym, że ich perspektywa to jest taka, wydaje mi się, bardziej niż perspektywa wiem. Osoby, które się zgadzają? Proszę o zajęcie miejsc. Chciałbym wiedzieć właśnie, kto z nich ma dzieci. To jest ważne pytanie. Więc zaczniemy od ciebie. Standardowo. Chyba się ułożył już tutaj front w tym miejscu. Przez wiele lat i też badania są na ten temat. Praca kobiet w domu, zajmując się dziećmi i... Też zapomniałem się zatrzymać, że to po raz kolejny ten dżentelmen staje po stronie kobiet. I będzie współczuł, i będzie się wczuwał. To go wyczytałem go na dzień dobry bardzo trafnie. Ogólnie domem była nienagradzana i ona tak naprawdę jest kulturowo uwarunkowana. I tak naprawdę czym różni się to, że ktoś od 8 do 16 pracuje w zakładzie pracy, czy ktoś wstaje o 5 rano, żeby zawieźć dzieci do szkoły, żeby się nimi opiekować, żeby zrobić obiad, żeby posprzątać w domu. To są wszystkie obowiązki, które w jakiś sposób spinają i powodują...
Ale jak zawozisz, to widać, że nie był rodzicem chłop. A może był, kurde, może jakoś źle oceniam. Ale to zawozisz dziecko do szkoły, bo ja to mi się... By u nas jest tak w domu, że to moja żona zawozi dzieci do szkoły i do przedszkola, ale nie zawsze tak było. To różnie, różne sytuacje życiowe żeśmy mieli, raz ja zawoziłem, raz moja żona, oboje robimy obiady, raz czasami robimy wspólnie, czasami robię ja, czasami robię moja żona, z reguły ja na przykład robię zakupy. Więc ja robiłem tak, że odwoziłem dzieci do szkoły, wracałem potem i robiłem zakupy, przy okazji sobie organizowałem marsz szybki, żeby mieć lepszą kondycję, więc to przy okazji mi kilka ćwiczeń fizycznych załatwiało, nie wszystkie, rzecz jasna. No i potem wracałem do domu i czasami to ja robiłem jakieś jedzenie, czasami moja żona, czasami wspólnie. Więc jak już zawieziesz dzieci do przedszkola albo szkoły, no to masz z głowy, no to dochodzą już, ty już nie masz tego dziecka w tym momencie i robisz inne normalne rzeczy, które byś i tak robił, nawet jakbyś dzieci nie miał. Czyli robisz zakupy, robisz jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Więc jak już dziecko odstawisz do szkoły, to masz luz. Powodują to, że my jako tkanka społeczna, jako rodzina idziemy dalej, tak naprawdę rozwijamy się, więc uważam, że zarówno praca etatowa, czy jakakolwiek inna, która przynosi dochód do domu, tak samo jak praca zajmowania się domem, opiekowaniem się ogniskiem rodzinnym, powinny być równo dystrybuowane i wydaje mi się, że w tym momencie dopiero ta świadomość tego, że to jest bardzo ciężka praca, którą wykonuje. Tu jest za dużo zmiennych. Co to znaczy praca etatowa? Praca etatowa, jeżeli lubisz swoją pracę, może być całkiem przyjemna. Idziesz, wychodzisz z domu, spotykasz się z ludźmi, rozmawiasz sobie, miło spędzasz czas, czasami masz przerwę, czasami wyskoczysz na jakąś fajkę albo na jakieś śniadanko. Różne są prace, nie? Ktoś może lubić swoją pracę, ktoś może jej nienawidzić. Gdybym miał to porównywać pracę etatową do spędzania czasu z noworodkiem, to bym zdecydowanie wybrał pracę etatową, o tym już mówiłem. Ale jeżeli zawozisz dziecko rano do szkoły, a twoja partnerka na przykład idzie do pracy etatowej w tym czasie, no to od momentu zawiezienia dziecka do szkoły masz luzik. Jest tam trochę obowiązków, ale możecie się też dzielić tymi obowiązkami. No ale jak już dziecko wywieziesz poza dom, to co to jest? No to już nie ma dużego znaczenia, bo robiłem to i to, więc wiem, co mówię. Mówią głównie kobiety, ale na szczęście to się zmienia, jest dostrzegana, a teraz starajmy się po prostu, żeby ten podział obowiązków był równy i żeby po prostu każdy mógł robić to, co mu bardziej się podoba i dostrzegajmy ciężką pracę, głównie statystycznie kobiet, które zajmują się domem. Jest ciebie bohater, kordysz, na pewno teraz dziewczyny do ciebie listy piszą. No tak, doceniajmy pracę kobiet. Jest jedno zdanie, które powiedział wcześniej, zaraz, niech ja sobie. Był równy i żeby po prostu każdy mógł robić to, co mu bardziej się podoba. No to byłoby złoto, jakby każdy mógł robić to, co mu się podoba. No niestety w funkcjonowaniu rodziny czasami są obowiązki, których nikt nie chce wykonywać. Na przykład opróżnianie zmywarki, nikt tego nie lubi, no ale ktoś to musi robić. Więc jesteśmy świadomi także tego, że od czasu do czasu robimy rzeczy, które nam się nie podobają, ale robimy, no bo trzeba. I dostrzegajmy ciężką pracę, głównie statystycznie, kobiet, które zajmują się domem. Też warto powiedzieć, że obecnie, choć w przeszłości rzeczywiście było tak, że kobieta, bo najczęściej to jest właśnie kobieta, która wykonuje tą funkcję opiekuńczą w domu, wcześniej w historii mogła tylko tym się zajmować, a obecnie... Nie ma jeszcze czegoś takiego, bo o tym zupełnie nie rozmawiamy. To w tego typu dyskusjach bardzo często pomija się te czynniki biologiczne. Znaczy one się tu pojawiają, opowiadają tam o różnych rzeczach, o tych atawizmach i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że są na ten temat badania, które wyraźnie świadczą, że w tym pierwszym okresie życia dziecka kobiecie jest dużo łatwiej znosić te obciążenia. Ponieważ nie wiem, czy to samo karmienie dziecka chyba się łączy z jakimś mechanizmem, który zachodzi w mózgu. I oczywiście no to jest chemia, jakby to rozpisać na czynniki pierwsze, ale mężczyzna tej chemii nie posiada. Oczywiście, że mężczyzna może karmić dziecko, może się nim zajmować od samego początku, ale nie posiada tych takich składników biologicznych, które powodują, że odczuwa jakąś głęboką satysfakcję z tego. Pewnie nie każda kobieta odczuwa jakąś satysfakcję z tego, ale ma jakieś narzędzia biologiczne. Więc coś tam, no ale różne sytuacje się zdarzają. Zdarzają się te depresje poporodowe, jest tam dużo różnych czynników, jest dużo różnych jednostek, ale wydaje mi się, że biologicznie trochę jesteśmy, biologia trochę nas zbudowała, żebyśmy jakieś funkcje pełnili. I że kobietom może być łatwiej z niemowlęciem niż mężczyźnie. I nie wiem, czy to jest kontrowersyjne. Mam takie wrażenie, mówię to, co mówię i wydaje mi się, że to ma to sens. Ale też się zastanawiam, czy to jest kontrowersyjna teza, czy powiedzenie dzisiaj czegoś takiego może się spotkać z jakąś krytyką, bo co ja się tam znam na biologii? No nie znam się.
O paru badaniach czytałem i tyle. Często jest to łączenie już funkcji dbania o dom, ale też tej etatowej pracy. Więc tak naprawdę w większości na barkach kobiet tak naprawdę spoczywa opieka nie tylko nad domem, nad dziećmi, ale też praca etatowa. Z raportów Oxfam wynika, że wartość nieodpłatnej pracy domowej kobiet, z wyszczególnieniem właśnie tutaj płci, wynosi trzykrotność wartości globalnej branży technologicznej. Więc to jest, naprawdę mówimy o olbrzymich pieniądzach, za które... Czekajcie, ja sobie przewinę sobie, muszę posłuchać. Muszę się wsłuchać w to, co ona mówi, bo nie dlatego, żeby poddawać jej słowa wątpliwość, ale ona no, z racji tego, jaki ma wizerunek w internecie, no to pewnie bada te tematy dokładnie. Czasami ma taką skłonność, żeby z bardzo konkretnej perspektywy patrzeć na te rzeczy, ale myślę, że warto jej posłuchać tak czy inaczej. Z raportów Oxfam wynika, że wartość nieodpłatnej pracy domowej kobiet, z wyszczególnieniem właśnie tutaj płci, wynosi trzykrotność wartości globalnej branży technologicznej. Że wartość pracy kobiety wynosi trzykrotność wartości pracy mężczyzny w branży... Znaczy, okej, okay, bo chodzi o kobiety, że praca w domu wynosi trzykrotną wartość tej samej pracy w branży technologicznej. A czy wartość nie jest określana na podstawie korzyści, jakie się uzyskuje z tej pracy? Bo co to znaczy wartość? Źle zrozumiałem? Wydaje mi się, że dobrze zrozumiałem. Bo co to znaczy wartość ostatecznie? Nie mam pojęcia? Źle to zrozumiałem? Pozwólcie, że posłucham tego jeszcze raz. Wartość nieodpłatnej pracy domowej kobiet, z wyszczególnieniem właśnie tutaj płci, wynosi trzykrotność wartości globalnej branży technologicznej. Okej, wydaje mi się, że dobrze zrozumiałem, tylko ciężko z tego wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, bo co to znaczy ta wartość? Bo ze społecznego punktu widzenia wychowujemy nowego obywatela, a ten nowy obywatel może mieć jakąś wartość. Może to jest taka długoterminowa wartość, bo strasznie ciężko jest ocenić, co oznacza wartość w tym przypadku. Czy wartość, bezpośrednia wartość finansowa, czy perspektywiczna wartość dla społeczeństwa. Ale to jest, za dużo jest pola do interpretacji, żeby wyciągnąć właściwe wnioski. Znaczy, tu każdy będzie miał inne wnioski na podstawie tego. Więc to jest, naprawdę mówimy o olbrzymich pieniądzach, za które osoby nigdy nie otrzymają wynagrodzenia. A problem jest taki, że tak naprawdę cała ta praca, ona jest również wynagradzana na rynku. To znaczy praca opiekuńcza, opiekowanie się osobami starszymi, opiekowanie się osobami z niepełnosprawnościami czy dziećmi, gotowanie, sprzątanie, to wszystko są prace, które oprócz tego funkcjonują na rynku i osoby, które są bardziej uprzywilejowane, kobiety, które są bardziej uprzywilejowane, mogą sobie pozwolić na opłacenie tej pracy. Okej, czyli to jest wyliczalne na podstawie tego, co mówi. To znaczy, jeżeli kobieta wykonuje pracę w domu, albo w ogóle osoba, która zostaje w domu, wykonuje pracę, bo to może być mężczyzna równie dobrze, to możemy w stanie wyliczyć, ile ta praca ma wartość, ponieważ na rynku są podobne prace, za które płacimy. I że na tej podstawie wyliczenie zostało sporządzone. Czyli możemy bezpośrednio przeliczyć pracę wykonywaną w domu przez osobę na podstawie tego, ile ta praca byłaby na rynku warta. I na tej podstawie wyszło, że ten rynek pracy domowej jest trzykrotnie więcej wart niż rynek branży technologicznej. Być może tak jest, nie? Bo ja nie mam dostępu do statystyk, ona przedstawia badanie jakieś. Bo ciekawe, bo faktycznie tego typu usługi na pewno mają ogromną wartość. Znaczy to na pewno kosztuje. Gdybyś chciał sobie zatrudnić kogoś do sprzątania, do gotowania, do robienia zakupów, do zajmowania się dzieckiem, to sumarycznie to może kosztować duże pieniądze. Albo trzeba byłoby kilka osób zatrudnić. Więc jakaś wartość w tym jest. Natomiast większość kobiet, które się tym zajmuje, na szczęście te statystyki coraz bardziej już się zmieniają na rzeczy bardziej równej dystrybucji pracy domowej, ale one są obciążane tą pracą. I wprawdzie więcej kobiet rzeczywiście na przykład pracuje w niepełnym wymiarze godzin, ale jeśli dołączy się do tego godziny, które spędzają codziennie, bardzo dużo godzin, na pracy domowej, opiekuńczej, reprodukcyjnej, szeroko rozumiejąc. Ale są takie, ja nie chcę podważać jej punktu widzenia, ale należy też przyjąć takie założenie, że partner, który akurat wykonuje pracę, znaczy jeden partner zostaje w domu, zajmuje się dzieckiem, wykonuje te domowe rzeczy, drugi partner chodzi do pracy i zarabia jakieś pieniądze. Ale czy oprócz tego, że ten drugi partner, który zarabia jakieś pieniądze, to nie wykonuje w domu żadnych innych prac, które też mają jakąś wartość? Na przykład przyjmijmy sobie taki tradycyjny model, nie? Że kobieta zajmuje się dziećmi i domem, ale mężczyzna wykonuje pracę, ale też zajmuje się takimi rzeczami, nie wiem, naprawianie usterek, koszenie trawy, od czasu do czasu malowanie ścian, albo też jakaś taka pomoc, albo robi zakupy, na przykład wracając z pracy. Więc podejrzewam, że nawet przy tym tradycyjnym podziale, że ktoś wykonuje prace domowe, a ktoś pracuje poza domem, to podejrzewam, że ten ktoś, kto pracuje poza domem, także wykonuje dodatkowe rzeczy.
A, ochroniarz jest jeszcze, że ochroniarz, tak? Żeby chronić przed napadem. Może też, nie? Potencjalnie. Można patrzeć na pracę osoby, która zostaje w domu z tej perspektywy, ale tylko wtedy, kiedy weźmiemy także pod uwagę dodatkowe zajęcia, jakie ten drugi partner wykonuje w domu. No bo gdybyśmy to przeliczali, ostatnio sprawdzałem, ostatnio czyściłem w domu pod zlewem syfony, bo mi się pozatykały w dwóch miejscach, w łazience i w kuchni. Więc siedziałem przy tym, obrzydliwa robota, ale wykonałem to. I sprawdziłem, ile by za tą robotę należało zapłacić na takiej stronie usterka.pl i się okazało, że no to jest dosyć chyba 350 zł za taką rzecz. I gdyby zsumować te wszystkie sprawy związane z takimi drobnymi naprawami drobnych usterek, no to potem wyliczysz, że to kosztowne jest, nie? Może zapominamy o tych drobnych rzeczach, które w tym przypadku akurat mężczyzna wykonuje w domu. Porównujesz rzeczy, które wykonuje się codziennie do pojedynczej sytuacji. Jeżeli wykonujesz rzeczy na co dzień w domu, to one są z reguły tańsze, bo robisz to hurtowo. To znaczy, jeżeli zatrudnisz kogoś, żeby ci ugotował jeden posiłek, to z reguły zapłacisz za ten jeden posiłek więcej, niż gdybyś zatrudniła kogoś, kto ci będzie gotował przez miesiąc regularnie. Więc takie jednostkowe prace, z reguły, jeżeli chodzi o ich wartość, a o wartości mówimy, kosztują więcej niż regularne wykonywanie pracy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ja jakby nie podważam wartości tych prac, ale jednostkowe sytuacje, w których musisz coś naprawić, z reguły, gdybyś chciał to komuś zlecić, to zapłacisz za to więcej. Więc no to możemy się bawić tak w określanie wartości tego typu rzeczy, jeżeli oceniamy to, ile ta praca kosztuje na rynku. Bo o to tu chodzi, nie? Maja Staśko i to badanie na tej podstawie określa wartość pracy na przykład kobiety, która zostaje w domu. I ja na tej samej zasadzie robię. Gdybym chciał komuś zlecić wyczyszczenie tych rur, które ja czyściłem, no to bym za to zapłacił tam 350 zł. No to jest kwestia, no, możesz wybiórczo na to patrzeć. To tej pracy jest znacznie więcej. I to jest problem, z którym my się mierzymy. To jest też za każdym razem obciążenie, które jest nakładane na osoby pracujące domowo czy opiekuńczo, kiedy państwo wycofuje się z tych obowiązków, kiedy państwo zakłada, że budżet na przykład z ochrony zdrowia będzie niższy. Podrzucacie mi taki przykład na czacie, ja pozwolę sobie go przytoczyć, chociaż on jest bardzo niesmaczny, ale gdybyśmy szli w to szaleństwo określania wartości pewnych rzeczy, które robimy dla siebie, to przyjmijmy, że uprawiasz z żoną seks 3 razy w tygodniu. Nie wiem, czy jest taka średnia, pewnie średnia jest niższa, ale powiedzmy, że jesteście w zdrowym związku, macie dobrą relację. 3 razy seks w tygodniu, no to wychodzi tam 12 razy seks w miesiącu. Gdybyś miał ocenić wartość seksu względem cen, które obowiązują na rynku, to może się okazać, że to jest bardzo drogie zajęcie. To znaczy, gdybyś miał sobie dziewczynę sprowadzać, z którą uprawiasz seks 12 razy w miesiącu, no to by się okazało, że wartość tej usługi konkretnie, jeżeli traktować to jako usługę, jest dużo wyższa niż wartość wszystkich innych rzeczy, które tam się w domu dokonują. Seks jest obopólny, no ja wiem, przygotowanie obiadu nie jest obopólne ostatecznie, ale to żartuję. Uważam, że to jest zabawny przykład, on nie do końca obrazuje sytuacji, ale każda z czynności, którą wykonujemy w domu, może być wartościowana w ten sposób, nie? Budżet na opiekę społeczną będzie niższy. To wszystko idzie na barki osób, które muszą w domu się tym zajmować i to zazwyczaj są kobiety. To dzięki różnym kampaniom społecznym, temu, że zmienia się świadomość, że o tym mówimy, to się zmienia, ale niestety, także globalnie, to wciąż jest obowiązek, który jest przede wszystkim nakładany na kobiety i to jest praca, olbrzymia praca, która utrzymuje ten system w normie. To jest po prostu fundament, dzięki któremu my wszyscy funkcjonujemy. Dziękuję Ci, Maju, i tutaj już chciałbym zaprosić osoby, które nie zgadzają się z przytoczoną tezą. Dzień dobry. Wydaje mi się, że powiem na początek, że teza jest źle postawiona. To znaczy, bo to zależy. To zależy tą pracę, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, powiedzmy, którą wykonuje kobieta, z jaką pracą męską porównujemy. Bo teraz pytanie, czy zrównoważymy tą pracę z pracą na platformie wiertniczej, czy przy odłowie... O, platforma wiertnicza to jest przykład każdego szanującego się mężczyzny. Jest dużo takich prac, których kobieta by nie wykonywała za żadne skarby. I to jest bardzo ciężka praca, ale żeby wszystko było jasne. Co prawda nigdy nie pracowałem na platformie wiertniczej, ale gdybym miał z jednej strony opiekować się noworodkiem, czy spróbować pracy na platformie wiertniczej, to bym zdecydowanie postawił na platformę wiertniczą. Pewnie to byłoby bardzo obciążające fizycznie, ale to jest taka męska praca, mógłbym z dumą o tym opowiadać kolegom, może poznałbym innych ludzi, którzy mają podobne przemyślenia co ja.
zawsze bym wybrał pracę, inną pracę, nawet na platformie wiertniczej. Jaka to przygoda i ile potem historii można było opowiadać. Więc tak, myślę, że znakomita większość mężczyzn by wybrała te prace. Jestem ciekaw, czy gdyby temu młodemu dżentelmenowi tam z przodu zadać to pytanie, czy wolałby się opiekować dzieckiem, czy pracować na platformie wiertniczej, taką, jaką by odpowiedź wybrał. Nie czyniąc z tego zarzutu, ale no, on ma takie współczesne, męskie podejście do problemów kobiet i jestem ciekaw jego opinii. Wie krabów na Morzu Północnym, czy ja szczerze powiedziawszy jako mężczyzna wolałbym w domu spędzać czas z dziećmi, zajmować się gotowaniem, opieką nad dziećmi, wychowywaniem ich, niż pracować w takich ciężkich warunkach, w jakich mężczyźni pracują, często za... Nie gadaj, nie chciałbyś, come on. Aż tak ciężko jest? Kurde. No może moje dzieci były wyjątkowo wymagające. Ja bym wolał platformę wiertniczą. Boże, co ja mówię, gdyby się tak nad tym zastanowił, jakby to moja żona usłyszała. To by się kiepsko dla mnie skończyło. No to okej, możemy myśleć inaczej. Możemy myśleć inaczej, to nie znaczy, że się nie zgadzamy w większości kwestii. Bardzo fajne pieniądze, ale jednak jest to bardzo ciężka. A może z drugiej strony ja sam siebie oszukuję. Może gdybym miał podjąć tę decyzję, to bym inną podjął. Ale powiedziałbym tak. Lubię myśleć o sobie jako o facecie, który wybrałby pracę na platformie wiertniczej. Taki wizerunek siebie lubię i taki bym wolał. Wolałbym mieć na tyle charakteru, żeby wybrać tę pracę. Ale czy ostatecznie bym wybrał? Może nie, może bym właśnie został w domu. Praca i na dodatek niebezpieczna, więc wydaje mi się, że teza jest źle postawiona, bo to wszystko zależy. Bo jeżeli porównamy sobie pracę kobiety w domu przy wychowaniu dzieci z pracą biurową mężczyzny, gdzie idzie sobie na 8 godzin do biura posiedzieć przed komputerem, okej, tutaj możemy szukać możemy postawić pewien znak równości, ale no tak jak mówię, no to wszystko chyba zależy, więc wydaje mi się, że ta teza jest po prostu źle postawiona. No tak, przede wszystkim dziewczyny nie mają dzieci, nie mają trochę punktu odniesienia, to tak bardzo, bardzo ogólnikami operujemy tutaj. No i też dzieci są różne, bo jakby dyskutujemy na temat tego, że prace potrafią być różne, ale naprawdę są dzieci, które potrafią być różne. Jak spotykam się ze znajomymi, którzy mi opowiadają, że ich dziecko śpi od rana do wieczora i nawet w nocy jeszcze śpi, to mówię, chyba jesteście jacyś niepoważni, to jest jakiś... Moje dzieci to absolutne szaleństwo. Ani w ciągu dnia nie spały, ani w nocy miałem wrażenie, że nie spały. Myśmy z żoną żeśmy spali na zmianę, żeby ktoś się mógł wyspać w ogóle. Ja mam jeszcze tylko dwa słowa do tego, że zazwyczaj jak facet jest na platformie wiertniczej na drugim końcu świata albo odławia kraby, to jeżeli ma rodzinę, to zazwyczaj rodzina, która nie ma z nim zazwyczaj codziennie kontaktu, mieszka na drugim jakby kawałek dalej i żona się zajmuje wszystkimi innymi obowiązkami, które jest w związku z prowadzeniem domu. Więc oczywiście jakby ja nie twierdzę, że jakby to jest mniejsze, coś jest bardziej trudne, tylko mówię, jeżeli ten mężczyzna jest zobowiązany... Bo to też jest dodatkowy aspekt. Facet trochę ma rację, może nie do końca z tej strony, z której by chciał. Że ostatecznie, jeżeli jesteś facetem, który wyjeżdża na parę miesięcy na platformę wiertniczą, to wszystko, co jest w domu, pozostawiasz na głowie kobiety i przez to jej praca jest też dodatkowo cięższa, no bo wszystkie obowiązki są na niej i to jest jeszcze dodatkowo trudniejsze. Więc nie tylko mężczyzna ma ciężką pracę, ale też przez to, że on wykonuje tę ciężką pracę, to kobiecie też jest ciężej. Bo jak tak jesteś z doskoku, że tam jesteś 8 godzin w pracy, potem wracasz, coś tam pomożesz, no to też jest dużo, dużo łatwiej. Więc wyjazd na platformę wiertniczą to jest ofiara nie tylko ze strony mężczyzny, ale też trochę ze strony kobiety. Teraz pytanie, która jest większa, która jest mniejsza? No to już Państwu pozostawiam do rozstrzygnięcia. ...związane do pracy właśnie takiej trudnej, to rodzinie też automatycznie jest ciężej, bo po prostu go nie ma, bo zazwyczaj nie może spędzać czasu w domu. Okej, ale ja mówię, ja wolałbym wychowywać jednak dzieci, spędzać czas ze swoimi dziećmi, niż wykonywać tak jedną ciężką i niebezpieczną pracę. To jeszcze poproszę od razu Piotrka lub Romana, panowie. No ja w sumie tak też trochę wychodzę z założenia, że to zależy, bo właśnie wydaje mi się, do jakiej pracy to porównamy i tak się zastanawiałem, czy tutaj usiąść, bo też zależy, jak do tego pytania podejść, bo możemy mówić o kontekście jakby fizyczności, na przykład wymagającego takiego fizycznego zaangażowania, ale z drugiej strony, gdyby podejść do tego trochę inaczej, no to jednak jest to, praca kobiety jest bardzo odpowiedzialną pracą, bo jednak tworzymy nowego... Ej, wiecie co, pomyślałem sobie, że są prace, których wolałbym nie wykonywać. Gdybym miał na przykład mieć pracę, w której mam stały kontakt z klientami, to znaczy przychodzą do mnie jacyś ludzie i mają problemy, ja mam im pomagać te problemy rozwiązywać, to już wolałbym siedzieć z dziećmi. W sensie interakcja z ludźmi to jest często cięższa praca niż siedzenie na platformie wiertniczej i niż siedzenie z noworodkiem. Więc gdybym miał taką pracę gdzieś tam w obsłudze klienta i miał się z ludźmi zmagać przez cały dzień, to bym chyba oszalał dużo szybciej niż opiekując się noworodkiem. I na pewno dużo szybciej niż pracując na platformie wiertniczej. Więc czasami takie prace, które przy biurku, które pozornie wydają się dużo łatwiejsze fizycznie, psychicznie są dużo trudniejsze do zniesienia.
Ja powiedziałbym, że psychika ma duże tutaj znaczenie, że na platformie wiertniczej byś był zmęczony fizycznie, natomiast psychicznie byś pewnie odpoczywał. Tak powiedziałbym, pewnie nie każdy, bo czasami jest dużo stresów też z tym związanych, ale powiedziałbym, że dużo, dużo bardziej cenię sobie komfort psychiczny niż fizyczny. Człowieka, jeżeli go źle wychowamy, to po prostu często to może być osoba, która będzie już w cudzysłowie zepsuta przez bardzo długi czas, będzie musiała przechodzić przez różnego rodzaju terapię, pracę nad sobą, zrozumienie tego, co się tak naprawdę wydarzyło w jej życiu. A często też, choć może to źle zabrzmieć w wielu przypadkach, to nigdy nie będzie już ona taka w pełni normalna osoba. Ona będzie w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, przynajmniej na tyle się nagiąć, że będzie po prostu w nim funkcjonowała, ale może mieć pewne przypadłości, których już nikt nie wyleczy, więc też jakby bardzo odpowiedzialne. Jedyne, do czego bym się przywalił tutaj, jak zaczęliśmy rozmawiać, to ten element właśnie nieodpłatnej pracy. To znaczy, to jest coś, czego ja bardzo nie lubię tutaj w tym kontekście podnoszenia tego, bo jakby faktycznie jest to nieodpłatna praca, więc kobieta nie dostaje pieniędzy, ale takie podkreślanie tego to jest jakby odciągnięcie kobiet od myślenia o tym, że praca może być nagradzana miłością dziecka. I jakby mi bardzo nie odpowiada, że ktoś mówi, tu jest specjalny raport, zobacz, bo to trochę jakby jednak mamy problem demografii, on się według mnie bierze jakby z elementów kulturowych. I teraz, kiedy kobieta słyszy, ej, spójrz, jakby twoja praca, którą robisz tu, jest 3 razy więcej warta niż elementy, aspekty gdzieś tam technologiczne, no to jaką myśl może mieć wtedy kobieta, nie? Czy ona myśli, nie, no, robi coś ważnego i społecznego. Z ciekawej strony ugryzł ten temat facet. Gdzie go subskrybować? On jest interpersonalny na YouTubie. Bardzo ma bardzo ciekawą, w ogóle niezwykle ciężko. Ja mam pewien komfort. Mogę sobie spauzować, mogę się zająknąć, mogę sobie pomyśleć i też widzę was tutaj, mam łatwiej mi tą opinię zbudować, ale siedzieć tam na miejscu i obronić ten punkt widzenia, który on ma do obronienia, jest bardzo, bardzo trudno. I właściwie też jest niezwykle ciężko jest rozmawiać z kimś, kto posługuje się statystykami w ten sposób i badaniami jakimiś, nie? Bo nie, ty jako osoba, która pierwszy raz słyszy o tych badaniach, nie masz za bardzo punktu odniesienia. Nie jesteś w stanie podważyć tych badań, a Maja Staśko przekazuje te badania, jakby to była prawda objawiona, a czasami nie jest. I on jakby dobrze zwrócił uwagę na to, że nie każdą pracę da się przeliczyć na pieniądze. Jest wiele prac, które dają także inny rodzaj satysfakcji i opiekowanie się dziećmi, jeżeli przeliczasz tylko i wyłącznie na pieniądze, to znaczy, że nie do końca jest to dobre na pewno jest to nie do końca dobre podejście. Więc to jest słuszna uwaga z jego strony. Maja Staśko nie ma dzieci, zakładam, więc być może też brakuje jej tej perspektywy, ile to satysfakcji i radości może dostarczyć. Społecznie uznawanego. Więc ona powie, to ja wolę faktycznie, skoro mi nikt za to nie zapłaci, to po co mi dzieci? Więc jakby ja uważam, że to jest podnoszenie tego tematu jest złe, powinno się mówić, spójrz, że tworzysz nowego człowieka, jest to bardzo odpowiedzialne i miłość, którą dostaniesz od tej osoby. W tych badaniach nie chodzi o sam hajs, ale o zrozumienie, jak ważną pracę wykonują kobiety, chodzi o ich docenianie. Czyli chodzi ci o to, że my jako społeczeństwo potrafimy zrozumieć finansowy aspekt, bo możemy to przedstawić sobie w cyferkach, natomiast kiedy mówimy o czymś, co jest niefinansowe, jak na przykład uczucia i takie korzyści pozafinansowe, to nie potrafimy ich dobrze zrozumieć, tak? No, może tak jest, może do tego się sprowadza ten przelicznik. Jakby można go teraz podważyć, faktycznie, ale może ma to sens. Może jako społeczeństwo łatwiej będzie nam zrozumieć finansowy aspekt tego. Ja też nie podważam tych badań, staram się wsłuchać, co tutaj jest powiedziane. A może trochę podważam, no. Tobie, którą jesteś w stanie jej dać, jest o wiele bardziej wartościowa. I też taka ciekawostka, ostatnio przeczytałem ciekawe badanie, które mówi, że układ nagrody kobiety jest bardziej odpowiada na sukcesy jej dziecka niż jej własne. Więc jakby przerzucanie kobiet gdzieś właśnie... No to jest kolejna taka teza, która zahacza o biologię i która jest potwierdzalna. Bardzo często tego typu tezy spotykają się z oprotestowaniem. Że odrzucamy pewne biologiczne aspekty funkcji, jakie pełnimy w rodzinie, ponieważ nam nie pasuje ta funkcja, więc biologia nam nie pasuje i odrzucamy biologię. I próbujemy walczyć z tym, kim jesteśmy, jak zostaliśmy ukształtowani przez tam ileś lat ewolucji. Właśnie obrzydzanie im po prostu tego macierzyństwa w taki sposób, że mówienie, ej, nikt ci za to nie płaci, jest to według mnie po prostu... Nie, to jest właśnie przez opłatę, na przykład pieniężną, pokazuje się, twoja praca ma wartość. Kiedy się to odbiera, kiedy się o tym nie mówi, kiedy to się ukrywa, kiedy osoby, które pracują w ten sposób, są w domu cały czas, nawet nie mają reprezentacji społecznej. Ja myślę, że to, co mówi Maja Staśko, można źle zinterpretować, ale wydaje mi się, że żeśmy z dobrej strony żeśmy podjęli ten temat.
że przeliczanie tej pracy na pieniądze jest kompletnie pozbawione sensu, ale w obliczu tego, w jaki sposób my jako społeczeństwo oceniamy wartość, to jest najlepsza możliwa forma. Kwestie finansowe to jest coś, co jest łatwe, policzalne i zrozumiałe, więc w ten sposób się to przedstawia, ale to nie znaczy, że to są jedyne kwestie, które tam należy brać pod uwagę. Więc myślę, że ona ma rację, ale to jest trudny temat. Że pieniądze dają ci społeczną pozycję? Tak. Żyjemy w takim społeczeństwie. Nie, raczej mi chodzi o impact. Jak wyślemy to w przestrzeń, to jak myślisz, co pomyśli większość społeczeństwa? Ich praca jest bardzo ważna. I też warto chyba podkreślać to, że kobiety nie muszą mieć też tych funkcji reprodukcyjnych, o których ty mówiłeś. Nie? Że ale to, nie jest tak... to jest też interesująca kwestia, bo on zadał pytanie, co pomyśli sobie społeczeństwo w obliczu takiej informacji. To zależy od społeczeństwa i od tego, jakie są trendy. Ty tylko i wyłącznie. Że jedno społeczeństwo wyciągnie jakiś wniosek, a drugie społeczeństwo w innym miejscu, w innej kulturze wyciągnie zupełnie inny wniosek. Społeczeństwo się zmienia nieustannie. Na pewno nie da się tej zmiany wymusić. To są takie krok po kroku. Także płodność oczywiście, to jest taka rola kobiety. Nie zawsze to jest rola kobiety. Jest warto, żeby też to był wybór. Jaki to jest sygnał też dla dzieci, bo nie rozumiem. W sensie, jakie ma mieć poczucie dziecko, którego matka mówi, praca, którą wnoszę w domu, w wychowanie ciebie, jest bezwartościowa, bo nikt mi za to nie płaci. Przecież ona właśnie to pokazuje, że to jest wartość. Ale tak, uderzają chłopaki w ten bęben i ja rozumiem te uderzenia. Nie próbują spojrzeć na to z tej perspektywy, o której ja wspomniałem. I jakby w ramach dyskusji to jest jak najbardziej uzasadnione, bo to możesz zdobyć punkty, podważając tę tezę. Że z jednej strony można zarzucić Maji Staśko, że próbuje się przedstawiać jako osoba, która dba o kobiety, ale ostatecznie ta dbałość zaowocuje tym, że jest za mało uczuć w rodzinie, a za dużo relacji finansowych. To nie jest to, co Maja Staśko chciała powiedzieć. Jakby nawet jeżeli jej nie lubicie z jakiegoś powodu, albo są osoby, które jej nie lubią, to myślę, że na jej punkt widzenia można spojrzeć z dwóch perspektyw. Jednej takiej bardzo ostrej, że odbiera miłość i uczucia z relacji kobiety i dziecka, no ale z drugiej strony społeczeństwo postrzega, jakby ocenia wartość na podstawie kwestii finansowych, bo to jest bardzo warto ocenić. Znaczy łatwo jest ocenić, o tak. Wartościowa praca, tylko że nie jest społecznie uznawana za wartość, skoro nie jest wynagradzana, skoro jest gdzieś w ogóle wykluczana, skoro nie ma reprezentacji. Dobra, czekaj, moment. Jak... Dlaczego ta sprawa, praca niby ma być niedoceniana, że jeżeli ja zacznę odpowiadać na to racjonalnie, będę na dzień dobry brzmiał jak dupek? Nie da się odpowiedzieć na to nie brzmiąc źle, no bo faktycznie jak porównamy pracę w domu z pracą tego poławiacza krabów, górnika strzałkowego, czy człowieka, który jest w wielu niebezpiecznych miejscach, mimo wszystko brzmi się jak no, dupek, krótko mówiąc, niedoceniający własnej matki, bo to jest też taki standardowy numer feminizmu, że jak się z nim nie zgadza, no to przeproś matkę, czy siostrę. Ale to wydaje mi się, że oni się zgadzają ze sobą w ostatecznym rozrachunku, że wszyscy uważają, że praca kobiety w domu ma wartość. Tylko się do semantyki przyczepiają jedni i drudzy. Wszyscy się zgadzamy co do tego, że praca kobiety w domu ma wartość i powinniśmy tę wartość doceniać. I nie tylko w kwestiach wartości finansowej, ale także w kwestiach problemów społecznych, jakie mamy, czyli niskiej dzietności. Oni wszyscy twierdzą, że kobieta w domu to jest bardzo wartościowa praca. Chyba jedyne, na czym polega spór tutaj w tej kwestii, skoro wszyscy się zgadzamy co do tego? Wszyscy się chyba boją, że kobiety uznają, że to nie jest dobre miejsce dla nich, że są inne branże, w których mogą lepiej funkcjonować i być może wszyscy odczuwamy instynktownie, że to byłoby bardzo społecznie niewłaściwe. I zachodzi taka obawa, że argumenty, którymi się posługuje Maja Staśko, przyniosą negatywny skutek, to znaczy, że kobiety zrezygnują z pracy w domu i będą wolały pracować w korporacjach czy coś. Ale nie wiem, czy to ma aż taki duży wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. No więc uważam, że oni się zgadzają i że wszyscy się zgadzamy. To jest praca, którą warto cenić. Ja osobiście bardzo ją cenię. Myślę, że większość z nas też. Ja nie mówię, że tutaj, ale taki odbiór społeczny jest. I to jest też taki element trochę negocjacji, ale to najlepiej ujął w swoim sketchu Bill Burr, że no, kobiety w tym zakresie są mistrzyniami klepania samych siebie po plecach i powtarzania, że ich los jest najcięższy i najgorszy. Prawda jest taka, że za tą nieodpłatną w cudzysłowie pracę w domu kobiety są kompensowane w ramach rodziny i w ramach tego wszystkiego, co jest, no bo te kobiety, które niby tych pieniędzy nie dostają, to jednak gdzieś śpią, na jakieś wakacje jeżdżą, jakieś zakupy robią. Albo nie. A czy ja mogę zapytać? No to jak często jest ta sytuacja, że ona tych zakupów nie robi? No to w tej sytuacji cała rodzina jest w beznadziejnej sytuacji ekonomicznej. A teraz też kolejne pytanie, no to kto ma za tą pracę płacić? I jak ona będzie wyliczana? Bo jak ja widzę te wyliczenia niektórych feministek, znowu odwołać się mogę do TikToka,
to jedna pani tam używała określenia, super, że w zębach informacje. Należałoby przynosić za tą pracę 16 tysięcy złotych, bo to się okazuje, że to jest kucharka na pełny etat, sprzątaczka na pełny etat, opiekunka do dziecka na pełny etat i ta kobieta zajmująca się tą pracą nigdy nie śpi, nie wypoczywa i z niczego ja tu się nie tylko jednym zdaniem. Facet porusza te tezy, na które wy żeście zwrócili uwagę. Gdyby to wszystko zsumować, no to się okazuje, że to są jakby bardzo łatwo określić, na jakich zasadach ta wartość została opisana w badaniach Mai Staśko. Bo to można wszystko, i ten przykład z seksem za pieniądze też się w to wpisuje, że każdą z tych prac, gdyby rozważyć osobno, no to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo warta jest ta praca. Ale w ten sposób to nie działa i nigdy nie działało i nigdy nie będzie działało. Nie można, to by trzeba... Każdy uczestnik tej rodziny powinien mieć wszystkie rzeczy, które robi, rozpisane i każda z tych rzeczy powinna być wyceniona wedle tych samych standardów. No i wtedy należałoby, no ale to niepotrzebny spór tutaj zupełnie się toczy. Eksperyment krótki, ostatnia rzecz, ostatnie zdanie. Przeprowadźmy krótki eksperyment. Ostatnie zdanie, tylko dodam, to będzie pytanie do pań. Co by panie wybrały? Pracę bardzo, ekstremalnie trudną i ciężką, z narażeniem życia na przykład przy połowie krabów na Morzu Północnym, ale fenomenalnie wynagradzaną, bardzo, tak po prostu ponadprzeciętnie w społeczeństwie, czy wychowywanie dzieci bez żadnych benefitów w postaci wynagrodzenia? A co ma na celu twoje pani wybrała? Tylko my porównujemy tutaj... Nie, tak się zastanawiam. Nie, nie, no wiadomo, nawet większość facetów, jak się okazuje, wybrałoby to tę opiekę nad dziećmi, nie? To jest taki spór, kto ma gorzej? Aha, właśnie, no. I jakby tracimy z horyzontu tę właściwą dyskusję o sytuację kobiet i się, no, nikt nie przyzna racji stronie przeciwnej, bo mógłby ujść za takiego. Ja myślę, że gdyby to inne należałoby zadać pytanie. Jest wiele lekkich i luźnych prac, które kobiety mogą wykonywać i można to pytanie zadać. Czy wolałybyście zajmować się dzieckiem, czy wykonywać tą lekką, luźną pracę, przy których będziecie zarabiały na przykład niezłe pieniądze, bo przy okazji jesteście atrakcyjne, więc na tym stanowisku byłybyście dobrze opłacane. Więc nie zawsze jest ciężka praca kontra zajmowanie się dziećmi. Czasami jest lekka praca kontra zajmowanie się dziećmi. No ale tak, wydaje mi się, że spór jest inny, a ich kłótnia jest inna. Znaczy w sensie, albo to, co jest istotne, to jest zupełnie co innego niż to, o co oni się kłócą. Tu jest raczej dyskusja na temat tego, kto ma gorzej. I każdy chce być uznawany za tego, który ma gorzej. No dobrze, ale to teraz tak, my porównujemy teraz skrajności, tak? Jaki procent mężczyzn pracuje jako połowiecz krabów? Nie odmawiam ich ciężkości ich pracy, ale jednak większość kobiet, jeżeli już... Dlatego stwierdziliśmy, tak, to zależy. Dobra, okej, zależy. Ale teraz napędza się taka narracja, że ci poławiacze krabów to mają najciężej, a kobiety marzą, że muszą dzieci wychowywać. A to nam nie chodzi o to. My porównujemy tylko to, że przeciętne... Właśnie, bo nie każdy facet, kurde, poławia kraby, nie? Niektórzy poławiają kraby, a niektórzy zbijają bąki w pracy biurowej, bo akurat szef ich nie kontroluje za bardzo. No, różne są sytuacje, nie? Uważam, że opisywanie jakiegoś zjawiska, które zachodzi w społeczeństwie przez pryzmat ekstremalnych wersji tego zjawiska, no to jest cherry picking, nie? Etat przeciętnego Polaka jest równie ciężki, co dbanie o dom. No nie jest równie ciężki. Powiedziałeś właśnie na początku, że jeżeli porównujemy dbanie o dom i dzieci do standardowej biurowej pracy, w standardowym przykład, również tak, wymiarze, tam postawiłbyś znak równości. Tak, są prace, w których można postawić znak równości. Ale Roman teraz mówi, że tak by nie było, więc Roman, jeszcze posłucham od ciebie. Jeszcze jedna rzecz, tylko trzeba zwrócić uwagę, że ten model, gdzie mężczyzna tylko pracuje i nie zajmuje się dziećmi, to nie jest naturalny model dla gatunku ludzkiego. Ze wszystkich... Właściwie to nie jest naturalny model dla gatunku ludzkiego, to nie jest żaden model dla jakiegokolwiek gatunku, bo to też jest, po raz kolejny wracamy do biologii i o ile się orientuję, nie ma na Ziemi takich gatunków, w którym to samiec zajmuje się potomstwem. No nie ma chyba takiego. Czy są takie sytuacje? Bo nie znam się, ale... No bo, dobra, powiedzmy... No to ssaki, powiedziałbym. Okej. Czy wśród ssaków takie zachodzą sytuacje? No bo jesteśmy ssakami, nie? Są takie sytuacje? No dobra, no to się nie znam. Wydawało mi się, że jednak większość gatunków ma te... Hominidów my mamy najbardziej rodzicielsko zainwestowanych samców. To u ludzi jest rzeczą naturalną, że ojciec chce się zajmować tymi dziećmi i mieć z nimi bliższą relację. Ja tylko sprzeciwiam się Nie, żeby wszystko było jasne, ja też jestem raczej za tym, żeby wychowywać potomstwo wspólnie i dzieci. W sensie ja i moja żona współpracujemy w tym zakresie. To nie jest tutaj tak, że ja mam jakieś radykalne podejście do tych spraw i ten radykalizm stosuję w swoim życiu codziennym. Nie, my się bardzo, bardzo sensownie dzielimy obowiązkami i oboje zdajemy się być z tego powodu zadowoleni. Na pewno ja jestem zadowolony, moja żona nie zgłasza jakichś tam protestów, więc chyba nam pasuje to obojgu, bo się komunikujemy nie najgorzej, ale no wydaje mi się, że ten taki model
samicy zajmującej się potomstwem jest częściej występuje w środowisku, ale mogę się mylić tutaj. Moje wykształcenie biologiczne sprowadza się do bardzo podstawowych pojęć. Bo to jest tak, że ja nie słyszę twierdzenia, że kiedy mężczyzna zajmuje się tą pracą, no to wtedy ona jest taka ciężka, super ważna. Ale jest dokładnie taka sama. Dokładnie to jest ta sama praca, cały czas podkreślałyśmy, że to jest nieodpłatna praca, głównie no nie jest to praca kobiet. Nieodpłatna, skoro jest ona kompensowana w ramach rodziny. No to w tej samej sytuacji ja mógłbym powiedzieć, że codziennie rano wykonuję nieodpłatną pracę, bo wstałem, wziąłem prysznic, przygotowałem sobie śniadanie. Czy ja wykonuję nieodpłatną pracę, zajmując się swoim własnym dzieckiem? No. No właśnie nie do końca, bo jeżeli robisz sobie samemu śniadanie i sam bierzesz prysznic, to robisz to dla samego siebie, a jeżeli zajmujesz się dzieckiem... A zajmujesz się swoim dzieckiem dla kogo? Ale chodzi o to, żeby... Oczywiście chodzi właśnie się o ten siebie, wydźwięk, tylko, że ten wydźwięk jest bardzo negatywny, że powiedzenie, spójrz, masz 16 tysięcy, jakbyś była kucharką na pełen etat i to budzi poczucie po prostu niezadowolenia. To jest... Pomijając nie, to, że to jest totalnie wyobrażone, bo nie jesteśmy na cały etat w domu. Ale to jest... mają rację faceci, zwracając na to uwagę, i to też jest problem, że ja nie wiem, czy to jest... Że są jakby w historii funkcjonowania społeczeństwa są różne momenty. Są takie momenty, w których praca kobiety w domu jest chwalona i były takie momenty. I są też takie chwile, kiedy ta praca jest, na przykład, że masz trójkę dzieci, to już patologia. Ja nie wiem, czy to... Potrafię sobie przypomnieć takie sytuacje, kiedy wyśmiewane były rodziny wielodzietne. I to było całkiem niedawno. I tego typu sposób funkcjonowania i sposób myślenia w społeczeństwie bardzo negatywnie wpływa na wielodzietność. Dzisiaj też jest tak czasami, nie? Że jak masz trójkę dzieci, to już ludzie patrzą na ciebie tak, no, tylko rozmnażacie się jak króliki, nie myślicie perspektywicznie. I powiedziałbym, że że tego typu myślenie ma negatywny i długoterminowy wpływ na to, jak kobiety podchodzą do rodzicielstwa. Pierwsze słyszysz takie coś? No ja pamiętam, to jakby już trochę żyję dłużej i różne były momenty. Czasami taki tradycyjny model rodziny jest chwalony, a czasami jest wyśmiewany. I często to też sporów politycznych dotyczy, że populiści w polityce wykorzystują takie sytuacje, żeby podważyć racjonalne myślenie ludzi, którzy głosują na drugą opcję polityczną. Więc jest dużo wyśmiewania się z tradycyjnego rodzicielstwa. Cały czas opiekunką. To nie jest tak, że ta praca nie polega na tym, że dzisiaj dziecko dostało teraz śniadanie, więc ja mogę sobie przy kawie przejrzeć jakieś wiadomości czy coś innego porobić. To nie jest praca w kopalni, a tak jest przedstawiana. No. Mi się wydaje, że to pytanie jest to trochę jest odwrócone względu na to, że my kłócimy się w tym wypadku o płeć, a moim zdaniem bardziej powinniśmy dyskutować w kwestii państwa. To znaczy my kłócimy się tutaj, czy to kobieta powinna płacić, czy mężczyzna powinien za to płacić, a tak naprawdę w tej kwestii powinno być to po prostu bardzo mocno państwo, które powinno w tym momencie zainwestować i pomóc zarówno kobietom młodym, jak i młodym mężczyznom po to, żeby wychowywać dziecko. Powiedziałbym, że nawet ten model 500+, czy tam 800+, raczej sprzyjał temu wyśmiewaniu się. Że masz piątkę dzieci i żyjesz z 500+, jesteś darmozjadem. Taki punkt widzenia także często widzę. Współcześnie. Więc jest trochę negatywnego patrzenia na rodzicielstwo. Z różnych perspektyw. I to jest szkodliwe moim zdaniem. Po to, żeby kobieta miała rzeczywiście poczucie, że ta praca, którą będzie musiała wykonać w wychowaniu dziecka, będzie w jakiś sposób rekompensowana przez państwo. To ja mam tutaj pytanie. To państwo zapłaci czyimi pieniędzmi za to? Tutaj chciałbym zakończyć, bo wchodzimy na zupełnie inny wątek, więc zapraszam was do kolejnej tezy. Dziękuję. Kurde, ale to jest długotrwała ten... No dobra, na której my tezie jesteśmy? Na piątej, Jezus. Znaczy na pewno dzisiaj nie jest bezpieczne dla mężczyzny być tylko tym w rodzinie, który przynosi zasoby. Z powodu tak, jak to jest dzisiaj ułożone, to jest bardzo niekorzystne. Nie mamy powrotu do dawnych, konserwatywnych wartości, możemy tylko ruszać cały czas naprzód, bo to, co się dzieje, ten nasz porządek społeczny, to nie jest jakieś wahadło, tylko cały czas droga naprzód. Ale mężczyzna zawsze będzie obciążony dowodem sprawczości, no chyba, że osiągniemy już poziom transhumanizmu i będziemy w stanie edytować nasze geny. Okej, na tym się zatrzymamy. Faktycznie to w moim wykonaniu trwa bardzo długo, ale powiedziałbym, że to nie tylko wynika z tego, co ja mam do powiedzenia, bo coś tam zawsze mam jakieś przemyślenia. Ja też, jak sobie oglądam ten materiał z wami, to mam wrażenie, że nie tylko jestem komentatorem tego, ale też przekazuję te wasze przemyślenia tutaj. Więc to nie jest tylko tak, że ja trochę moderuję tę dyskusję, która się tutaj na czacie odbywa przy okazji. Więc to jest trochę inny rodzaj programu, to co tu się odbywa, że to nie jest takie komentary, że ja siedzę i gadam, tylko ja siedzę i raczej rozmawiam z wami na ten temat i dlatego to może być takie długie. Więc pewnie będzie tego jeszcze. Ja spróbuję to sobie obejrzeć, bo podoba mi się ta rozmowa. Podoba mi się te różne perspektywy
i wydaje mi się, że w punkcie widzenia każdej z tych osób, które tutaj są, można znaleźć coś wartościowego. I że to jest zdrowo, kiedy ludzie o takich skrajnych poglądach ze sobą podyskutują, bo, znaczy nie zawsze skrajnych, ale każda z tych osób, realizując na przykład TikToka i wypowiadając się ze swojej perspektywy tylko i wyłącznie, no to wzbudzałaby pewnie więcej kontrowersji niż jakiegokolwiek posłuchu. A tak to sobie można podyskutować i oni rozmawiają, jakieś wnioski można wyciągnąć z tego. Ja myślę, że to jest pozytywna rzecz. No i tyle. Ja na razie pozdrawiam Państwa i będziemy do tego wracać regularnie. I mam nadzieję, że tych programów będzie więcej na tym kanale. Trzymajcie się Państwo. Pozdrówki.